naszej konferencji są oczywiście trenerzy, pan Marek Motyka i pan Tomasz Osyński, doskonale nam znany. Tradycyjnie poprosimy trenera gościa jako pierwszego o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Oczywiście muszę troszkę ochłonąć, bo rzeczywiście wrażenia niesamowite. Powiem szczerze, że jechaliśmy tutaj z dużą na ramieniu, bo wiedzieliśmy, że gospodarze mają naprawdę bardzo mocną ekipę, świetny zespół. Tutaj świetna robota trenera pokazała, że w dużym szczęściu wywieźliśmy stąd 3 punkty, ale powiem szczerze, że jestem bardzo dumny przede wszystkim z zawodników dzisiaj, bo pokazali ogromną mądrość, mimo że są Beniaminkiem, to chyba nikt dzisiaj nie powie, że to był przypadek, tylko mieliśmy tyle sytuacji, że ta jedna weszła i pokazaliśmy, że potrafimy nie tylko się bronić, ale też kontrować. Także tutaj wybijaliśmy z rytmu zespół Olimpii, bo wiedzieliśmy, że będą dążyć za wszelką cenę co najmniej do remisu, a nawet nie do zwycięstwa. Natomiast cieszę się, że tutaj nie pogubili się zawodnicy, że mądrze z kątami wychodzili i kontrolowali cały czas spotkania. Także gorące gratulacje mojemu zespołowi i na pewno szczęśliwi i uradowani pojedziemy do Katowic, bo 3 punkty w debiucie pierwszoligowym są naprawdę bezcenne. Ja zacznę moją wypowiedź od gratulacji dla piłkarzy rozwoju, dla trenera, który słuszną taktykę obrał na ten mecz, bo oczywiście jeżeli nie dysponuje szerokim wachlarzem piłkarzy o bardzo umiejętnościach, tak, w kreowaniu gry, budżet wiadomo, też decyduje o tym, kogo ma do dyspozycji, dlatego należy pochwalić, tak, że skuteczna taktyka, która doprowadziła do tego, że ta inauguracja nam niestety się nie udała. Liczyłem na to, że przy tym nowym oświetleniu jakieś potrafię natknąć zespół jakimś optymizmem, że będziemy punktowali to skutecznie, będziemy wygrywali. Niestety tak się złożyło, że stracona bramka pokrzyżowała nam plany. Wymuszona zmiana Dejana Żigona, która też nie jest bez wpływu, bo gdzieś ta taktyka była realizowana, miała być realizowana również przez niego. Mieliśmy swoje założenia. Uważam, że do straty gola wyglądało wszystko poprawnie. Wiedzieliśmy, jak powiedziałem wcześniej na konferencji przedmeczowej, że zespół z Katowic nie rzuci się z nami, na nas, przepraszam, z otwartą grą i będzie wyczekiwał tego jednego momentu. No wiadomo, jak się gra w ataku pozycyjnym, no to popełnia się błędy i trochę tej staranności, trochę rozwagi w decydujących momentach spowodowało, że po stracie piłki poszedł kontratak i po dośrodkowaniu straciliśmy gola. Nie jestem z tego faktu dziś zadowolony. Miało to być święto, a niestety skończyło się to naszą przegraną. Oczywiście chciałem podziękować też chłopakom swoim, bo naprawdę włożyli w to mnóstwo zdrowia. Jak powiedziałem im kiedyś na prawie przedmeczowej, że byłem świadkiem jakiejś trudnej inauguracji jeszcze w drugiej lidze i można było meczu nie wygrać, a owacje były na stojąco, bo zaangażowanie piłkarzy, sytuacje, które sobie stworzyli, kibice potrafili docenić i myślę, że w tym przypadku też potrafią to wszyscy docenić, że goniliśmy ten wynik, że staraliśmy się za szeroką cenę zdobyć bramkę. Niestety no szczęście, bo opatrzność nie czuwa dziś nad nami i niestety schodzimy jako przegrani. Dziękujemy trenerom. Czy są od Państwa jakieś pytania? Tak, panie trenerze Sęskiego, a co się Żygonowi stało konkretnie? No i bo pan chyba o tym wspomniał, na ile pokrzyżowało pan plany, że musiał Pawela wejść już w tym momencie, chyba się do wejścia był przewidziany, wiesz, nie musiał akurat do tego zawodnika i na pewno nie wtedy. No generalnie, no Dejan był przewidziany do gry kombinacyjnej, tak? Mieliśmy grać po dole, wymieniać podania, Murawa ku temu sprzyjała i gdzieś skutecznie wchodzić między strefy. Jest to zawodnik o innej charakterystyce niż Fabian. Oczywiście Fabian ma swoje atuty i to jest jakby niepodważalne. No ale wiadomo, jak się gdzieś trafia się wymuszona zmiana i trzeba szybko reagować, to zanim gdzieś uda się poukładać to z powrotem, na pewno potrzeba trochę czasu. No, oczywiście Dejan nie jest piłkarzem niezastąpionym, tak? A jeżeli chodzi o kontuzję, to jakieś podejrzenie, nie wiem, czy przywodziciel, czy mięśnie brzucha, na razie diagnozy jakieś nie ma, poddać się badaniu, dopiero będziemy wiedzieli.